witam w kolejnym omówieniu zapachu. Myślę, że takiej dosyć typowej recenzji. Nie został wybrany żaden z zapachów z Derby, także tamto zostawiam na razie. Być może za jakiś czas, jak usprawdzam sobie każdy, bardziej opowiem szerzej o marce, po prostu całościowo. Jest to włoska budżetowa, naturalna marka, którą kiedyś poznałam w sklepie Ładnie Pachnie we Wrocławiu, niedaleko Quality Mist, ale wówczas opowiadałam i również pokazywałam wówczas utrafiony flakonik. I ogólnie o marce, o tym, że podobał mi się wówczas zapach Mac Finga. I mam teraz w postaci flakonu plus dwa inne w ciemno. Skutkiem takim, jaki przedstawię. Także może na razie tak. Mamy tutaj omówienie zapachu włoskiej marki niszowej Sospiro. Jest to marka generalnie powiązana z Xerjov czy Serjov. Sospiro ma często właśnie były zapachy, tak, czy często. Była część zapachów, która była chyba najpierw pod szyldu Sospiro, później pod jako Xerjov. I ludzie raczej zawsze polowali właśnie na te Sospiro. Też pewnie z racji i zapachu, tak to było określane, ale też i flakonów. One są takie, powiedzmy, welurowe, niewelurowe. Tu mamy zapach Pastiche, jest to zapach z 2022 roku. Tak wygląda flakonik. A tak wygląda opakowanie. Jak widać, zupełnie inny kolor. Jaki jest zapach? Jest zdecydowanie nie w moim stylu. Głową wygląda dużo lepiej na żywo niż tak jak się nagrywa. Jak się tutaj rozjaśni obraz. Widzę, jakby na nim były takie mikrodrobinki białe, które na żywo w ogóle oko nie rejestruje. Tylko właśnie na takim mocno rozjaśnionym obrazie, dlatego właśnie przyciemniam. Jaki jest zapach? Zapach jest przede wszystkim ciężki. W tym wszystkim jest bardzo taki i słodki, i ciężko pudrowy, taki zawiesisty. Dla mnie jednak ta ciężkość pudru jest męcząca i to jest tak trochę kwiatowo, trochę słodkawo, trochę orzechowo. Faktycznie jakoś tam idzie to w jakieś strony, powiedzmy, pistacjowe, ale powiedzmy. Nie ma ani nut orzechowych, ani pistacjowych. Jest heliotrop, który potrafi mieć wydźwięk taki trochę pudrowo-migdałowy, więc to podejrzewam daje taki efekt. Jest troszeczkę na początku odświeżenia limonki. Jest dużo takich kwiatów jakby w pudrze. Heliotrop, irys, fiołek, jeszcze słodycz liang, ciepło, słodycz ambry. Trochę takiej surowszej, drzewnej nuty. Lekko jakiś tam, powiedzmy, słony niuans mchu, bo mech potrafi mieć taki lekko słony niuans też, fragment, taką frakcję również. Przede wszystkim dla mnie za dużo pudru, za dużo w tym takiej ciężkości. On jest taki trochę słodko przykurzony. Za mało przestrzeni, za mało świeżości, za dużo pudru. Nowość bardzo udana. Jest chyba cukierze chyba szkockiej marki niszowej od ekstraktów Jorum Studio. Marka jest dostępna w House of Merlot. Zapach się nazywa ASKR. Jedna z widzek pisała, że to chyba inspirowana jakąś postacią chyba z gry, czy nie z gry. W każdym razie zapach jest przede wszystkim blisko natury. Wskazują pewne zapachy, takie jak na przykład Serenades Imaginary Authors. Jakieś skojarzenie jest z tym, że Imaginary dla mnie nie skręca w żadną stronę, ten ASKR jednak bardziej skręca w taką surowość męską i zdecydowanie bardziej na skórę męską. Mamy tak naprawdę bardzo dużo ciekawych kwestii. Jest trochę takiego odmienia, tam jest popiół, jest trochę pikantności, tam jest fiesz, ale jest też przytulia wodna, a ja robię ostatnio te izotoniki takie z lasu, czyli właśnie z przytuli, taki zalane przytulia listki po prostu zimną wodą i ta woda niesamowicie wyciąga z tej przytuli to wielokrotnie, na ileś razy. I tam też jest jakby takie po czasie, jakby jest taka trochę zieloność, jakaś aromatyczność, ale też takie trochę coś takiego korzennego, pikantnego po czasie, na końcu. W tym nie pazie, także to też może być efekt tej przytuli, jest trochę są takie zieloności, aromatyczności, jest tatarak, jest galbanum, jest też troszeczkę takiego bardziej aspektu, bym powiedziała, takiego może nie świetlistego, ale takiego niełąkowego, ale jednak coś z tego rumianku troszeczkę też jest. Jest właśnie ta dymność, są drzewa, jest surowość, takie nuty właśnie morskie, bo serenat jest takim zapachem drzewnym, ale nad morzem i tutaj też te morskości czuć.
właśnie jakieś tam algi, nie algi, więc jakby to skojarzenie, tylko właśnie jednak jest tak surowy, jest właśnie tak ostrzej, pikantniej. Tak właśnie ten popiół, nie popiół, to odymienie powoduje jakiś tam skręt w męską stronę. Marka Altra z Wysp Brytyjskich, chyba angielska, ale nie jestem pewna. Od naturalnych zapachów. Zapach ma chyba z 5, ten jest chyba z 2022 roku. Mam jeszcze Dualist, Coldstone i wymowa serca po angielsku. Ja jestem średnio anglojęzyczna, nie wiem czy hard. W każdym razie Coldstone, zimny kamień. Czy one są zimne? Są surowe, są ostre, są wytrawne, są szorstkie, tam jest mate, jest taki dosyć surowy trochę, może nie ptaszarian, ale taki gorzki, surowy irys. I jest też taka bardzo gorzka, nie na pewno jakaś zielono-drzewno-orzechowa vetiveria. Mate dużo daje takiej surowości, takiej głębi, takiej ostrości, takiej wytrawności, takiego dystansu. Takie jest scenerii, zapachy dnia. Dzisiaj jest to przede wszystkim jeden z moich najnowszych zapachów, czyli Borosado, czyli różowy, romantyczny puder. Taki z dużą ilością różnych różowości, takich raczej romantyczno-chłodno-kobiecych. Dwa rodzaje piwoni, różne różowości, jeżeli chodzi o różowości owoców. Roślinność, nieroślinność, zamknięte w takim ładnym pastelowo-różowym z niuansem takich liści na koniu, bo niuans roślinny też w tym zapachu trochę jest. Ale trochę bym powiedziała taki puder różowo-poziomkowo, kameliowo, piwoniowy, generalnie ładne, szlachetne różowości. Lekko pociony puder oraz troszeczkę kostum National w takim efektem, chociaż był wbrew mówiom, ale efektem z taką owocowością, trochę malinowością. Oraz Mary Sexual, czyli seksualne morze na zdjęciu lewego łokcia. Tak sobie sprawdzam w aktualnej aurze. Darka dzisiaj fenomenalna artystyczna zapach Kamila Bańkowskiego, czyli oszustka. U mojej mamy jest to połączenie dwóch zapachów infancji, czyli rabarbar, piwonie, porzeczki, pewna herbata oraz właśnie trochę tego polvorosado, czyli tego romantycznego różowego puderu. Połączenie dwóch takich szlachetnych kobiecych miłości, nie infantylnych. Już trochę zaczęłam się bawić niuansami poziomkowymi, tak jak wcześniej była zabawa kwestią truskawek, ale takich truskawek nie gdzieś tam drinkowych, cukierkowych, słodyczowych, jogurtowych, takich powiedzmy kwestią do truskawek, tylko takich truskawek z ogrodu. Ostatnio czytałam, że mają nam budować nowe wieże, bo jest 20-metrowe. Z tym ostatnio chodziliśmy wczoraj. Andrzej sobie też do końca w tym dokonie. Więc jest kilka osób tam dokonie będzie, bo tam jest kilka takich rzeczy też trochę niedokończonych. Więc tam może też być to ulokowane w zasadzie. Nie wiem, czy to w zasadzie jest taki teraz plan, żeby to budować, czy to już wcześniej było zaplanowane, bo tam jakieś są pewne rzeczy, które są niedokończone.